Lwiątko z Pesaro. Taki przydomek noszą te neoklasyczne nakedy. Moi drodzy, zapraszam Was na odcinek o Benelli Leoncino 800 Trail. Trail to scrambler, albo czasami niektórzy wolą mówić o nich neoklasyk, dlatego że z takim duchem prawdziwych scramblerów te motocykle dzisiaj mają już stosunkowo niewiele wspólnego, są duże, masywne. Ten konkretny motocykl jest zbudowany na silniku 800 cm na rzędowej dwójce, która generuje 76 koni i 67 Nm i naprawdę daje kupę mocy do jazdy tym motocyklem. Jak zobaczycie, powyżej silnik znajduje się w pięknej kratownicowej ramie, no czyli po włosku. Do tego cały motocykl z dość dużym bakiem, potężnymi zawieszeniami, bo tutaj mamy 50 mm lagi, całkiem niezłe zawieszenie tylne, wielkie, mega szerokie, szprychowane i bezdętkowe w dodatku felgi, obute w absurdalnie szerokie opony, sprawiają, że mamy do czynienia tutaj naprawdę z masywnym motocyklem, który mi, szczerze powiedziawszy, przypomina troszkę bardziej napakowanego goryla niż lwa, a tym bardziej lwiątka. Jak dołożycie do tego jeszcze szczyptę włoskiego smaku i designu, to okazuje się, że dostajemy naprawdę ładnie wyglądający, przykuwający oko, pełny smaczków i detali motocykl, kawał fajnej sztuki. Tak, powiem to jasno i wprost, Benelli Leoncino ma chiński rodowód. Nie uciekniemy od tego, ale też i nie ma po co, dlatego że współczesnego Benelli nie byłoby, gdyby nie kapitału z Chin. Natomiast trzeba Benelli oddać to, że całe motocykle, wszystkie ich elementy są projektowane we Włoszech i chińska fabryka tak naprawdę produkuje to, co oni zaprojektują. I za to ogromny szacunek, dlatego że ten motocykl nie jest składany tak jak mnóstwo chińskich motocykli znajdujących się na naszym rynku, gdzie wiecie, bardzo często wygląda to tak, że ktoś jedzie sobie do fabryki Zhongshana, otwiera katalog, chce ten silnik, tą ramę, to koło, ten zawias i tak dalej i z tych klocków budują mu motocykl. Nie. W przypadku Benelli wygląda to tak, że całość jest zaprojektowana przez Benelli i wykonana dla nich. Dzięki temu z jakością też tutaj, słuchajcie, nie ma o czym w ogóle mówić. Wszystko jest naprawdę poskładane sensownie, jakości tych plastików, metalu i tak dalej, zadupek, wszystko w ledzie, fajnie przeszyta kanapa. Naprawdę trzyma się to kupy i nie w kategorii jak na Chińczyka, tylko absolutnie normalnie jak na motocykl. Zresztą Kamil potwierdzi moje słowa, bo bardzo często mamy tak, że jak się gdzieś spotykamy, temu gdzieś tam szepczę do ucha, a tu widać Chiny, a tu widać Chiny, a tu podnóżek, a tutaj kawałek ramy, a tu dekiel silnika jest taki chiński, a w przypadku tego motocykla naprawdę nie mam takiego wrażenia w praktycznie najmniejszym stopniu. Lwiątko z Pesaro to zdecydowanie dobrze wykonany motocykl i naprawdę super się nim jeździ. Uwagę przykuwa na pewno wygląd, ale tak naprawdę jego zalety znajdują się całkowicie gdzie indziej. Słów kilka na temat tego, jak się jeździ tym Benelli, bo pojeździłem nim już troszkę, zaraz Wam powiem ile. No, dobrze ponad 400 km i jestem z niego zadowolony. Być może troszeczkę dlatego, że nie miałem do względem tego motocykla praktycznie żadnych oczekiwań i po prostu wziąłem go na testy. Strasznie lubię jeździć scramblerami. Są one bez sensu, ale jeździ się nimi absolutnie wybornie i nawet tym motorkiem, jakbym mógł, to zabrałbym go, kurczę, na jakieś torowanko, żeby pojeździć nim tak, wiecie, troszkę bardziej ambitnie. Bo on do tego skłania i w ogóle scramblery są takie troszkę, że skłaniają do takiego ambitniejszego jeżdżenia i zachęcają. Jeśli chodzi o pozycję na tym motocyklu, no to jest wygodnie, ergonomia nie pozostawia wiele do życzenia, oprócz tego, że dla mnie jest za duży. I ja wiem, na co dzień jeżdżę dużymi adventurami, etc. i nie słyszycie ode mnie takich słów, ale tutaj po prostu mam daleko do kierownicy. Jeśli chcę przyjąć zrelaksowaną pozycję sobie na górze, to jadę na przeprostowanych rękach. Więc żeby
mieć ręce w jaka takiej pozycji, muszę się inaczej usadzić i nasadzić się tak dużo bardziej, powiedzmy, nazwijmy to agresywnie. Jakby z mojego punktu widzenia troszeczkę ta ergonomia motorka mogłaby wyglądać nieco inaczej, jakby tak samo kolanami, nie mogę go objąć, bo kolana uderzają praktycznie gdzieś już tam w ramę, a nie trzymam baku. No ale dla kogoś, kto jest troszkę wyższy ode mnie, to rzeczy nie będą miały najmniejszego znaczenia i będzie ok. Następna rzecz to prowadzenie i zawieszenia i hamulce. Motocykl naprawdę chętnie, zobaczcie, robi wszystko, co mu każecie. Bardzo chętnie zmienia kierunek jazdy, zarówno prowadzi się stabilnie przy małych prędkościach minimalnych, jak i przy prędkościach znacznie większych, bo musicie wiedzieć, że VMAX, w sumie nie wiem, nie przetestowałem, oficjalnie nie jest nigdzie podany, ale dwie paki leci. Przy wysokich prędkościach, czy da się tym jeździć i prowadzi się dobrze? Dotarłem do dziwnych informacji o tym, że on się prowadzi gdzieś niestabilnie i że to zawieszenie trochę nie domaga. Kurczaki, tu jest 50 mm laga, tył jest regulowany, można sobie go do siebie dostosować i naprawdę da się tym motocyklem jeździć bardzo sprawnie, bardzo szybko i bardzo precyzyjnie. No i właśnie, to szybko, to dzięki silnikowi, bo teraz jadę na niskich obrotach, 3000 obrotów. I zobaczcie, jak odkręcę, to brakuje mu dołu. Troszeczkę brakuje mu dołu, jakby z tej 750 chcielibyśmy więcej takiego sosu, żeby ten motocykl jechał dynamicznie i tak rozpędzał się. No ale to niestety mamy wykorbienie 180 stopni, więc nie ma cudów, nie ma co oczekiwać, że tu się stanie jakieś niesamowite rzeczy będą się działy. Natomiast im wyżej go wkręcicie, im szybciej pojedziecie, tym bardziej on chce jechać. Dobra, mamy kawałek pustej drogi, to zobaczcie. Jak widzicie, hamulce też robią super robotę, bo jest to brandowane jako Benelli. Benelli twierdzi, że robi swoje własne zaciski hamulcowe, ale one jakimś dziwnym przypadkiem w większości tych motocykli, i tu nie jest inaczej, wyglądają dość podobnie do innej marki na B, która z kolei specjalizuje się wyłącznie w hamulcach. Także sami sobie odpowiedzcie. Z przodu 2x4 tłoczki, z tyłu dwutłoczek, system ABS jako jedyny system tutaj na pokładzie tego motocykla. Nie ma kontroli trakcji, więc jeśli ktoś umie jeździć na gumie, nie tak jak ja, to na pewno się tym motocyklem będzie w stanie bardzo fajnie pobawić. Skrzynia istnieje i to jest tyle. O komputerku nie będę wam opowiadał, bo on pozwala zmienić sobie schemat z jasnych na ciemne kolory i skasować tripy, więc nieważne. Natomiast istotne jest to, co jest między skrzynią a silnikiem, czyli sprzęgło. I sprzęgło jest takie bardzo zero-jedynkowe. Zobaczcie, ono tutaj jest załączone, już jest rozłączone. Nie wiem, czy będziecie to widzieć dobrze na tej kamerce. To jest dosłownie tyle ruchu. I dla wielu ludzi, na przykład taka jazda sobie gdzieś po mieście, w ruchu, gdzie trzeba trochę tego półsprzęgła poużywać, jest denerwująca tym motocyklem, nie podoba im się to. Natomiast dla mnie, z mojego punktu widzenia, ja tam nie widzę w tym sprzęgle nic złego. Lubię takie zero-jedynkowe sprzęgła, pach, puszczasz, jedziesz, jest ok. Dla mnie jest ok. No i słuchajcie, wrażenia z jazdy tym motocyklem. Lubię scramblery i tego też lubię, bo to jest naprawdę udany motorek i zachęca do jazdy właśnie takiej dynamicznej, wiecie, troszkę agresywnej, tak żeby się powygłupiać, nie? Scramblery to jest cudo. Cud, miód i orzeszki. Nie mam pojęcia, gdzie ja jadę w ogóle. Teoretycznie scramblery są poprzednikami motocykli enduro, ale tak naprawdę drzewo genealogiczne scramblerów i enduro rozeszło się bardzo dawno temu. Prawie tak dawno, jak to łączące ludzi i goryle.
I ten motocykl wygląda jak napasiony goryl i zasuwa boczurami, bo przed chwilą tutaj sobie takiego jednego walnąłem, ale nie oszukujmy się. Kto chce takimi ładnymi motocyklami zjeżdżać do lasu? Generalnie uważam, że ten motocykl naprawdę nie ma się czego wstydzić i wypada bardzo dobrze na tle swojej całej konkurencji, szeroko rozumianej i tutaj takiej bardzo uznanej brandowo. Nie lubię recenzować skramblerów, bo są bezsensowne. Prawda jest taka, że te motocykle nie mają kompletnie sensu, ale ja i tak uwielbiam nimi jeździć. Tylko co ja mam Wam powiedzieć, że kto powinien go sobie kupić? Wiadomo, że jeśli ktoś szuka skramblera, to szuka motocykla, który będzie stylowy, który będzie fajnie wyglądał. Fajnie, jeśli będzie miał odrobinę dynamiki, żeby jeździł względnie agresywnie i się w miarę prowadził. I tak naprawdę tyle. Nie możemy tutaj mówić o temacie, że jeden jest ładniejszy od drugiego, bo w tym przypadku takich maszyn wszystko to jest kwestia gustu i wyboru każdego z Was, jakby niezależnie. Czy chodzi o to, żeby był super szybki albo mega skręcał? Też do końca nie. Turystycznie kogo to obchodzi? To jest skrambler. I wiecie, tak trochę trudno je oceniać, bo jeśli pomyślimy sobie o tym, czy jest tutaj wystarczająco dużo w tym silniku do fajnej zabawy? Jest. Czy brzmi spoko? Też brzmi spoko. Czy jeździ wystarczająco dobrze? Jeździ. Stylowe ma? Oczywiście. Więc Leoncino tutaj w tym przypadku odhacza wszystkie założenia. Czy 800 Trail jest warta uwagi? Absolutnie. Czy jest to dobry motocykl? Tak sądzę. Tymczasem się z Wami żegnam i spadam pojeździć, bo to dziś mój ostatni dzień z tym motocyklem. Trzymajcie się i do następnego. Aha, no i wiadomo, nie? Tam suby, komentarze. Jestem wdzięczny za wszystko. Jeśli uważacie, że robota, którą robię, jest warta tego, być może zechcecie zostać patronem. Wszystko w opisie.